Program nazywa się First Meet, ponieważ dzisiaj ściągnęliśmy do was wszystkich zawodników. Witamy serdecznie Nathan Marcoń! Go Nathan Marcoń! Co tak agresywnie wchodzi, jakby nie wiadomo? Co ty taki nastawiony? Dzisiaj nie chcę w ogóle gryźć się w język, jestem w federacji, w której mogę powiedzieć wszystko co chcę. I nie uciszysz mnie, dlatego od teraz zaczynamy naprawdę prawdziwą rozgrywkę. Kamera boy! Nie ma piątki z Denisem, tak? Przepraszam, z Nathanem. Nie obrażaj. Dziękuję federacji za to, że mam możliwość tutaj przyjść i zmierzyć się z osobą, która definitywnie już 8 miesięcy temu ubliżała mojej narzeczonej. Chłopie, ale to jest pomagikalu i ciosuj się. Stary, ale to jest nieważne, stary, to jest nieważne. Patrz, ja ci coś powiem. Podobno ty jesteś człowiekiem honorowym, tak czy nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Słowo honoru, jak Denis Załęcki. Oczywiście, że tak. To powiedz mi w takim razie, czy wchodzenie na rodzinę, na jasną rodzinę jest okej, czy nie? Ale nie wszedłem na rodzinę, wszedłem na swoją prostytutkę, Tylko powiedz, ale powiedz, czy jest okej. No nie. No nie. Nie wszedłem na rodzinę. Kim jest w tym momencie Nikita dla mnie? Prostytutką. Jest nie. Alfonsem. Fotografujesz przede wszystkim. Fotografujesz pieniądze, kurwa. No tak, troszkę tak. Okej. Okay. No nawet kurwa Lexi potwierdziła. Brawo, Lexi. Dobra, słuchaj. Na temat tej platformy możemy porozmawiać później. Ja chciałem tylko powiedzieć, że narzeczona jest teraz... Nikita jest moją narzeczoną. Narzeczona po, a więc, po dwóch miesiącach znajomości. Stary. Patrz, posłuchaj, patrz. Tak samo jak ja ci nie będę najeżdżał na rodzinę, nie? No bo wiadomo, że się nie najeżdża, tak? Ale Nikita, ale posłuchaj, Nikita... Na twoją pracownicę się najeżdżam. Ale posłuchaj, jaką pracownicę, stary? No, to jest nasza wspólna decyzja. Co ty to jest twój towar. Nie, słuchaj, ja bardzo bym chciał, przepraszam, obiecuję, że ostatni raz ci przerwę. Bardzo bym chciał, żeby Cloud zrobił aktualnie ankietę na czacie. Co jest bardziej obrzydliwe? Wsadzenie członka po ciosie czy po magikalu? Dobra. A ja na chwilkę wam tylko przerwę, w grzeczniejszy sposób. Chciałem to dla mnie chyba po ciosie. Chciałem dokończyć jedno zdanie. Nikita jest moją przyszłą żoną, a więc matką moich dzieci. I ja bym chciał, żebyś ty nie najeżdżał na moją przyszłą rodzinę, bo ja na twoją na pewno nie będę najeżdżał. No dobrze, jakie to uczucie, że jakie to uczucie... Nie, czekaj, daj mi jedno. Jakie to jest uczucie... Nie, bo to jest teraz ważne spuentować. Jakie to jest uczucie, że twoją przyszłą żonę każdy widział ci w internecie. Stary, właśnie... Ale nawet nie matki ci... A ty widziałeś? Ty widziałeś? Niestety na Twitterze mi się wyświetliło i myślałem, że hafnę. Czekaj, czas poznać kolejne starcie z naszej karty, o którym nic nie wiecie. To będzie brat słynnego zawodnika. Teraz nie może u nas walczyć, ale przychodzi jego brat. Przed wami Piotr Bomba. Woohoo, Piotr Bomba! Sekwento! Yay, witamy serdecznie, jest piona. Wiemy, że Sekwento, ty chciałeś walczyć z Nathanem Marconiem i już były głosy w internecie, że miało dojść do tego starcia i nie doszło, więc o co chodzi w ogóle? Miało dojść do tego starcia, tylko że się obsrał, a nie tutaj tak kozaczy do każdego z internetu, tak to nie przyjął tej walki, nie? To teraz powiem tak, na początku miałem walczyć z Lizakiem. Aneks był podpisany, Fagata zadzwoniła, powiedziała: nie, bo on będzie mówić, że jestem dziką, a że jestem dziką mogą wiedzieć tylko dziewczyny. No bo jesteś taką k***ą, że wyzywasz właśnie dziewczyny. Ja mówię, daj mi dokończyć, potem ty będziesz, okej? Mówię, okej, ja podpisałem aneks chuj. Miał być Kaczor, fajnie wygrać Kaczora, chyba tam dzień przed podpisaniem kontraktu. Potem miał być Najman, Najman powiedział, że mam kontuzję. Potem bardzo chcieli mi wcisnąć, kurwa, cię na twój... Powiem tak, żeby nie obrażać, pijany, nie inny, pijany menadżer wyzwaniał, żeby z tą mieć walkę, ale stwierdziłem, jaki pijany menadżer? A co ty gadasz? Skąd wiesz, że był pijany? Co ty p***olisz w ogóle? Bo kurwa, dam mu numer do menadżera, on zaczął mówić: widziałem ciebie na tam na konfie. No kurwa, no zapytaj mojego menadżera. Bierzesz jakieś leki czy co, kurwa? No nie. Nie? Ja nie biorę mefetu jako leki, jak ty. Tak? A skąd wiesz, ja biorę mefetu? Zróbcie zróbcie przybliżenie na jego twarz. No to zobacz, kurwa, ty wyglądasz, kurwa. A to ty jesteś... Wyginamy, jak mówisz. A ty jaki, kurwa? Sekwento. No. No dobra, ale no jak chcesz, to się możemy... Nie rzucaj, no tak, kurwa, wyglądasz. Nie rzucam, tylko no tak wyglądasz. No i ci bym zataczył, ci roz... Ale ja bym nie miał z tobą walki, ja nie daję walki jakiemuś kurwa ci pendejsowi z TikToka. Ale jaki ci... No, kurwa, ty nie umiesz tańczyć w ogóle, bo jesteś p***ą największą, kurwa. Umiesz tańczyć, bo jesteś p***ą? Nie, no po tak. prostu. Nie chodzę na dyskoteki, nie tańczę przed nie starymi chodzi, babami, nikt nie kurwa. Lubi, kurwa, bo cię każdy bije na tych dyskotekach, bo nie masz wyjścia, nie, no nie byłem idzie. Na dyskotece od kurwa, nikt mnie nie uderzył. Na balety gdzieś po chuj mi się na balety, żeby stoczyć się jak no ty. No właśnie, że w p***ę zostaniesz, bo nikt cię nie lubi. W p***ę to ci Alanik daje, kurwa. Jest w ogóle swój chłopak dzisiaj czy nie? Co? Przyszedłeś z chłopakiem dzisiaj czy sam? A co, chciałbyś też kurwa dostać do ryja? Też? Jak w Tajlandii się tam... dałeś, kurwa, ale co, żeby tak się w Tajlandii z Ferrarim? A jak ci Ferrari zapitala w dupę? Słuchaj, to no że co, ty, słuchaj, ty jak przyjaciel dajecie sobie chuj do mordy. A ty przyjacielem co opi***lacie lachy, kurwa, w Tajlandii? No właśnie nie opi***lacie. Jak nie opi***lacie? Jeszcze to nagrywacie, kurwa. Ci tak. O dziwo, nie miałam ochoty na to. No ale p***li cię, słyszałem. No właśnie nie, odmówiłem. No, zobacz, jaki masz ryj rozjebany od kawy robienia. No kurde, ja mam naturalnie rozjebane, no, rozjebane, rozjebane, bo jesteś rozjebundą. Rozjebane, no. Ty się na psach rozjebałeś. Tak? No to pokaż tak. papiery, Piotr, nie, w ogóle nie siedziałeś, celu. Piotr, masz 5 minut przerwy. Nie siedziałem, czyli nie jestem. Bo jesteś prostytutką,
różowej koszulce. A ty Chip and Dale'sem, kurwa. No i co? Nie podacie moja różowa koszulka? To Gucci. No to do twojego ryja pasuje, tak jest p***nego, nie? Dziękuję bardzo. Ja wiem, że ci się podobam, że cię podniecam, kurwa. I wzwód masz z kamerą. No jak baba od Dobra, to kurwa wzajemnie. Jak baba od Niemca, tak jak Darolet kiedyś powiedział. Dobra, mogę ci dupy wsadzić, jeżeli tak bardzo chcesz. To chodź, musisz się rozebrać. To się rozbierz. Rozbierz się, to ci wsadzę. Sekwentą oszczędzaj siły na mnie, bo będą ci potrzebne, gwarantuję ci. Nie, kurwa, zaraz, ja wiem, że cię Ferrari tym pasem zapina. Ja wiem, że Ferrari cię pasem zapina tamtym, nie? Ale że też chuj mordy chce dostać, jak ty od Alanika. No ty dostajesz codziennie, pauza, ale ty dostajesz codziennie. Sekwentą, chwila, Marco, zabij mordę, czekajcie. Czekaj, czekaj. Zabij, tam nawet nic nie ma. Co? Weź na chwilę. Tam nic nie ma, stary, bo ty... Poczekaj. Dobra. Bo ja bym chciała wiedzieć coś o tobie. Kim ty jesteś oprócz bratem czy kuzynem Bomby? Możesz coś powiedzieć o sobie? A co byś chciała wiedzieć konkretnie? No, czym się zajmujesz? Czy jesteś bratem czy kuzynem? Ile masz lat? Czy jesteś sam? Mam wolny zawód. No, zależy, co byście chcieli wiedzieć. No, teraz właśnie skupiłem się, ogólnie poświęciłem się treningom i przygotowaniom do gali, bo na razie wiąże z tym jakieś tam... Piotrze. Od razu słychać, że jesteś bratem Bomby. Prosimy tylko mikrofon bliżej. Bo od razu widać, że głos, mówicie bardzo podobnie. Natomiast pierwsze pytanie, które się tutaj rodzi do ciebie. Czy ty nie wchodzisz w za grube buty? Twój brat był uwielbiany. Czy ty jesteś w stanie podołać temu wszystkiemu, co twój brat wytworzył na wasze nazwisko? Myślę, że dam radę. Wiesz, no ja liczyłem na innego trochę przeciwnika, z którym będzie jakiś tam konflikt właśnie. Może bym dokończył jakieś te Pawła potyczki. No ale jest Sekwento. Także no na razie mam nadzieję... coś się ciekawego wydarzy, ale tutaj jakiegoś szczególnego konfliktu nie ma. No z tego co wiem, Bomba, no to ta walka Sekwento z Lizakiem tak nie za bardzo ci przypadła do gustu. No słuchaj, ja ogólnie szanuję każdego przeciwnika, podchodzę do walki, jakbym walczył o życie, obojętnie z kim walczę, no ale no umiejętności, siła, no jak dla mnie trochę ma do życzenia, nie? O życie to Sekwento się... Wiesz, to, że ile tam kto ma na bicepsie, kto ile ma na bicepsie, nie wiem, ale nie świadczy o tym, że ta... co, kazał ci coś mówić? Właśnie o k***ach? Kazał mi mówić, ale cały czas o tym gadasz, ja wiem, że lubisz się r***ać tam w Tajlandii, jeździcie cały czas. Nie, no lubię się r***ać, ale nie z kolegą, jak ty. No właśnie, Ferrari cię zapytala cały czas. No właśnie nie. No jak nie? No właśnie nie. Piotrek, no Paweł, już nie dał przekrzyczeć. Walcz o swoje, Paweł by się nie dał. Spokojnie, widocznie mają coś do wyjaśnienia. Rodzinkę Bombu Bomba, to jest... Znaczy... Ja ogólnie tak samo nic nie mam do Bomby. Znaczy, nie poznałem go, tylko dostałem wiadomość wczoraj, że mam z nim mieć walkę, bo to Nathan się obsrał, kurwa. Jezu, to masz majtka, kurwa. Zamknij mordę, kurwa. Strałeś gacie i ty. No to chodź, kurwa, napi***amy na tej gali tej samej, bo ja z Bombą się pobiję i potem z tobą się napi***am. Ale chodź, kurwa. Z TikToka dawać pieniążków zarobić. Ja pieniążków, kurwa, zarobię. To może później kurwa jakiś pojedynek dwóch na dwóch. Ale i tak cię będę napi***ał, nie będę cię gdzieś widział, kurwa. Po walce możemy wyjść na zaplecze, ale po walkach. Mówię po walkach, kurwa. Teraz jest po ale walce. Ale ja nie będę cię za darmo napierdalał, tylko wolę sobie zarobić, kurwa. Nie będę sobie łamać, bo ja chcę k***wę zbić na chwilę i wiecie dlaczego wziąłem z tą k***ą walkę. To ty jesteś największą właśnie. Ale mówię o tobie, k***a frajerze. Dobra. Chociaż ty też k***ą też jesteś, ale nie mówię o tej k***wie. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że za to słowo na py odnośnie Nikity dostaniesz pierdol w oktagonie. A jakie na py? I to solidne. No przed chwilą. Cudka, tak? Tak. Znaczy, okej, okay, to zamiast, przepraszam, no. Nie jest to p***a, tylko dzika, lepiej? Nie, słuchaj, za k***a słowo ja cię wypunktuję, jak będzie konferencja, ja cię wypunktuję doskonale. Słuchaj, ale ej, teraz jestem ciekawy, jeżeli przejrzałem istnieje... Przejrzałem całą historię 8 miesięcy temu, 9 miesięcy temu, jak jeszcze się poznaliśmy na Złotej. Kiedy my się poznaliśmy, k***a? Kurwa, stary, całkowicie inny, a teraz, no kiedy się poznaliśmy, no na Złotej, już nie pamiętam. Ja nawet ci nie pamiętam, ja tylko wiem, nie że... pamiętasz, bo... Stary, zmień dealera, bo chyba nie pamiętasz, masz coś z główką. A to wy ci paliście, chyba z nikim o tym mówiliście. Ja doskonale wiem, jak ty się napierdalasz, nie? Bo ja trenuję z osobą, z którą ty trenowałeś. No z Arturo. I masz p***ane. Dlatego, że stary... Ale Arturo mnie nie trenował, tylko pochodziłem do jego klubu. Ale dobra, nie ma znaczenia. Ale tarczowała cię osoba, która mnie też trenuje i co? I no, mówię, że... Ej, zajebiście, tarczowała mnie osoba, gdzie byłem dwa razy na treningu. Ty naprawdę wiesz, ale... Na nie, ale o to. Gosiu jest jedną ręką cię rozp***ala, k***o. Dobrze, wiecie dlaczego wziąłem z tym... Jest, kiedy wygrałeś z bagietą tylko chyba. Zamknij, nie wygrałem tylko z bagietą. Zamknij p***ę, k***a, za kolaku, j***any. Teraz ci powiem tak, wziąłem z kamera bojem, teraz to jest informacja do wszystkich. Może bo cykłę to dostał na dziurę. Fajnie, kurwa, zaczekajcie, musimy uporządkować. Na razie Nathan odpowiada swojemu ja chciałem tylko powiedzieć, że fajnie by było, gdybyś dał sportową walkę, nie, stary? Za sportową walkę to wy do KSW stepiarzu. No stary, pełen dystans. A ja bym chociaż chciał, żebyś ze swojej dziewczyny prostytutki nie robił, skoro ją tak nazywasz, kurwa. To nie jest ten zawód, stary, ty zmień w ogóle... Robisz jej zdjęcie c***ka, jeszcze obrzydliwego, kurwa. Widziałeś te zdjęcie? Niestety na Twitterze mi się boję. Nie, ma, stary. Wali może to zdjęcie. No właśnie, ale nie, jak ty z Alanem na zmianę. Na marcia. A jak to się stało, że ty masz wasz kurwa? Wybalicie tak. Ej, stary. Nawet nie staje o tych stery dupę. Wiesz, to ty nie możesz na wyzwalić. To bardzo dobrze. Ale on nie może nawet...
walić, bo mu nie staje od sterydów. Ale tego koniec nie zdecyduje kurwa. Ale to Alanik ci wbija najpierw igłę w dupa, potem kurwa. Jak ci wbija? No ja sobie zazdrosny sam. Jesteś, ja sobie co? Sam robię to. Dobra, słuchaj. Odnośnie Ferrariego, ale... to też tak wiesz. Dobra, daj mi dokończyć, bo ja mówiłem na początku, czemu stąd wziąłem walkę. Wziąłem walkę dlatego, ponieważ mam cię wyjebane, ale ty jesteś powiązany z Nikitą, z Trumanem, no też trochę z ciosem. I chcę powiedzieć, nie, no, bardzo dużo rzeczy związanych właśnie nie z tymi waszymi 100 tysięcy. Co ty, jeszcze raz? Ja z ciosem w ogóle nie jestem związany. Ja w ogóle. Ja chcę powiedzieć o tej twojej wielkiej miłości, o wszystkich rzeczach, które są swoją wielką miłością. Też teraz nam zostało prawdopodobnie 5 minut, więc spokojnie, będzie na to program. No będzie program. Będzie tak, na to program. Ja ci Ferrari słyszałem. Ale cały czas gadasz o tym paniu, ty no, tak masz kogo. Ja wiem, że ale chcę coś jeszcze powiedzieć o tej k***ie, ale chcę coś o tej k***ie powiedzieć. Pokochaj, to jedna powiedziałeś, że Alan r***a siostrę, za to k***a będziesz całe życie r***a. A teraz ci udowodnię. Będę panem zapomnieć, ale przez kogo? Przez nie wybiegaj tak daleko w przyszłość, bo jak z tobą skończę, to będziesz tańczył tam w Marconia, w tym Trans TV, także wiesz, nie? To co? Nie powiedziane. No mówię, że będziesz w tej Trans TV tańczył, ale jak ogóle skończę. To, to może wy będziecie razem tańczyć. Znaczy, ja na razie tu nie jestem nikogo ziomkiem, ale mówię, skup się na razie na walce i tym, co jest przed, no dobra, bo ale mówię. Popatrz na niego, jak on wygląda w ogóle i weź człowieku. Takie słowa wypowiedział w moją stronę, albo w Alanika, że rozdolę go, nie? Macie coś do wyjaśnienia, to będzie jeszcze do tego okazja. No. Teraz bym się skupił na tym naszym pojedynku. Nie było mówię, a jak tak bary, mówię, pałasz do niego miłością, no to chcesz, to nie mówię. Nie miłością, tylko rozpierdolę go. Tak akurat tańce, czy nie? Kurwa, no szczerze, tak na niego patrzę, pasuje do takiego cipendejsa. Tak? Transa jednego trochę. Ja nie wiem, kurwa, chłopak czy dziewczynka. Ja nie wiem, czy to jest chłopak. To ty jesteś, ja chciałbym, żeby... No to chodź, kurwa, wyjdziemy i napierdalamy się, to. No chodź. Ja chciałbym, żeby Sekuento... Ale ty tylko pierdolisz, kurwa. I zdjął spodnie, abyśmy zobaczyli, czy ma ciepę, czy kurwa. Kurwa, Sekuento. Ja mogę coś powiedzieć. Ej, ściągnąć teraz? Ile mam jeszcze czasu? Ściągaj, ściągaj. Okej. A po drugie, powiedziałeś, że mówisz, że jesteś się tak ktoś przed pani. Powiedziałeś, że... No ty na pewno nie tak jak ty jesteś przy***ny, no. No nie biorę... Ale zobacz, chodzisz w tym internecie. Zobacz, jak wyzywasz ludzi, na rodzinę wjeżdżasz. Kogo? Na przykład Polaka, na matkę go wjeżdżasz, k***a. Ja stwierdziłem fakt, że jego ma to prostutka. Co jest z tym złego? To jest normalny zawód świata. Sam bym skorzystał, gdybym miał taką okazję. Polska jest nielegalny. Myślę, że gdybyś był kobietą, ej, to sam byś czyli był teraz przyłapaliśmy na... Ale on nie musi być kobietą, no tak jest po prostu. Daje dupy, k***a. No to Beatrice, ojojoj. A widzisz, ale właśnie, no jesteś taka k***a, jedziesz na rodzinę. Nagrabiłaś sobie, kochana. Ukaram cię dzisiaj. Natanku, a wiesz o tym, że prowadząc działalność na tej stronie, to trzeba odprowadzać podatki na przykład. Czyli i to jest wszystko legalne. Czyli jesteś Alfonsem i w ogóle odnośnie tej k***y. Jak znajdziesz chociaż jedno zdjęcie na internecie, gdzie jest to, co powiedziałeś, jeżeli znajdziesz. No to k***a, patrzę teraz i widzę cię. Nie, kurwa, stary. Już znalazłem, jeżeli, dziękuję. Nie, bo mówisz, że zdjęcie robię zdjęcie i c***y. No to jeżeli znajdziesz takie zdjęcie, to proszę bardzo. Chcesz zdjęcie, gdzie jest cię, tak? No nie tak. Pokażę do kamery. No tak, no nie pokazuj, bo nie ma obiecuję takiego zdjęcia. A, jeszcze jedno. Jeszę jedno chciałbym tylko powiedzieć, dlatego że mam mega duży szacunek do. Ej, daj mi tylko. Bo zrobiłem zdjęcie cipy aktualnie. Mam zdjęcie cipy, dziękuję bardzo. Nie chciałbym już, jeżeli. Nawet dwie cipy, kurwa. Siedzieć przy Sekuento przy kolejnym panelu. Dlaczego nie chcesz siedzieć przy Sekuento? Dlatego, że Sekuento obraża mojego. Kogo? Bardzo ciosa? Dobrego kolegi. Największą p***ę znowu, tak? Jebać ciosa. Ja no chciałem powiedzieć, że odnośnie Ferrariego, dlatego że ja mam do Ferrariego bardzo duży szacunek. Nie, nie, nie. Odnośnie Ferrariego, Natanek, szmatanek, k***a i cios. Ale tak, z Ferrarim sobie lecieliśmy do Hiszpanii, fajny kontencik robiliśmy no, i tak dalej. Ja generalnie jakby się z lepszymi osobami nie się nie trzymasz, z Kwiecińską na przykład szmatą. Tak. Nie chciałbym do niego siedzieć. Co powiedziałeś? No mówię, ty z lepszymi osobami się nie trzymasz. Ale co masz do Alana? To zachował się jak pała. Dlaczego tak się zachował? Dlaczego go wyzywa? Ale dobra, to nie wyzywaj go tutaj, tylko powiedz mu to w twarz, a nie mi gadasz takie rzeczy. Ale powiedziałem, jak będę miał okazję, to no powiem prosto w oczy. No. No to powiedz sobie, to z nim nie wyzywaj, wiesz, ja nie lubię, jak no, ale też wjeżdżasz na osoby, z którymi on się tam trzyma, a będziesz mnie tutaj zwracał uwagę, na kogo ja mam. Nie, wjeżdża, bo to jest pała, pana, ty, ale ty jesteś normalny, ty nie wjeżdżasz na rodzinę. Panowie, stop, na inne osoby. Jak już wjeżdżamy zapraszam do face to face'a i słucham, co macie sobie do powiedzenia. Mówię, jeżeli wjeżdżamy na inne osoby, to nie będziesz mnie też uspokajał, czy ja mogę co ty nie jesteś taką k***ą, że on jedzie po wszystkie k***e. No właśnie, a ty jesteś normalny gościu, bo nie znam cię, nie słyszę, nie widziałem cię w internecie, jesteś normalny, dlatego mam do ciebie szacunek, a do tej k***y nie będę miał nigdy. Dlatego, ja wiem, ja nie bronię jego, tylko no mówię. Ale ja wiesz, jak ja nie powiedziałem, że bronię no jego, tylko mówię, jak wjeżdżasz na osoby trzecie, no to
dodałem, że dobra, w takim razie dobra, też dobra, zadaje okay. się z osobą, która zachowała to się jest jak pała. To jest no ja rozumiem. Ja nie wiem, czy się zachowała, będziesz... bo ja nie mam konfliktu, nie wiem, jaki on ma konflikt z swoim bratem, czy z kimś, wiesz. Jak mi to przestawisz, powiesz, co się zrobił, to zrobił, to wtedy możemy to wyjaśnić. No był Pawła kolegą, już nie jest, no a tam nie będziemy się wdawać w szczegóły. No właśnie, my mamy swoją walkę, zajmiemy swoją walkę i tyle. Panowie. Nie wciągajmy osób przeciw w takim razie, no bo ja też... Ale nie broń tą Pałę, proszę, nie. Ja, słuchaj, jeszcze raz to powtórzę. Ja go nie broniłem, no, tylko zacząłeś wierzyć na osoby trzecie, więc no. też dodałem, że zadajesz się dla mnie z osobami, ale on też które na, osoba, ale też wierzę na osoby trzecie. Na kogo k***a wjeżdżam? Co powiedział mi Ryj, ale Ryj to ma pies, k***a. Zamknij Ryj, mogę ci masz. A, tu. Możesz mi k***ać bagietę. No znowu k***a, chcesz, żebym ci palił się z tobą. Bało cię k***a. Panowie, dobrze, zachowaj siły na pojedynek. Ja zapraszam do face to face'a pierwszy raz. Nathan Marcoń i Camera Boy. Zapraszamy do face to face'a tutaj. Nie ty, to. Bardzo mocne słowa poszły z jednej i z drugiej strony. Nie będziesz obrażał mojej kurwa przyszłej, wiesz, rodziny, nie? No twoje nie obrażam, nie? I nie chcę siedzieć koło kurwa tej ale, osoby. Ale jakby to... Ze względu na to, że mordę tak samo, co nie chcesz siedzieć? Stary. No i co z tego kurwa? No stary, obraż mojego kumpla, no to jak? No no i co z tego kurwa? No i to ma, masz mordę tak samo kurwa. Co ty na to robisz? Nie sparszyłem kurwa, się zajebało. Ja gościu, to wypalaj, weź ten krzesło, bo zaraz mówię. Obrażam twoje rodziny. Nigdy nie obraziłem twojej rodziny. Siedzisz pierwszy, nie obraziłem twojej rodziny. Ale ja wiem, że dobra, śmieję się z tego. Nie dotykaj, nie dotykaj mnie więcej razy. Dobra, nie dotykaj mnie więcej razy. Okej? Dobra, odnosi. Dziękuję. Prawdziwa szefowa. Dajcie sobie buzi, dajcie sobie buzi, kurwa. Ale buzi to mogę dać kurwa twojemu koledze. Ej, stary, ja ci nie przeszkadzałem, jak miałeś Facebook. Dobra, ale ci nie odzywaj. Nie przeszkadzałem ci, więc zamknij ryj, kurwa. Dobra. Będziesz wypany w p***e, zobacz. Wypadł ciebie w Tajlandii, k***a. Będę cały czas po walce od razu zapytali, żeby k***a ci posmarowali, k***a. Panowie, powiem szczerze. Nie, nie krzesłem, nie krzesłem. Pany, to ty jesteś, k***a. Tak, ty przeszkadzałeś. Oh my gosh, oh my gosh! Teraz! Nie rzucaj, rzucaj. Chcemy wam pokazać jeszcze coś. Będzie tutaj pojedynek sportowy między dwoma zakapiorami, świetnymi zawodnikami, którzy naprawdę wiele potrafią. Zawsze daję wam takie starcia. Tak więc zapraszam do mnie dwóch mocnych zawodników. Gracjan Szadziński oraz Salim Tuari. Zapraszam panowie. Były zawodnik UFC, były zawodnik KSW. Witamy. Mamy Gracjana Szadzińskiego i Salima Tuariego. Zdradza, nie? Jak tam się zdradza dwóch dziewczyny? Dwóch mocnych zawodników. Sekwento, sekwento, bo chłopaków na ciebie naśle, słyszysz? No. Gracjan Szadziński, Salim Tuari. Shut the fuck up. Panowie, nie chcą wam dojść do głosu. Teraz. Dać. Zobacz, że będziemy się przeszukiwać. Ja sobie tutaj będziemy charakterem. My tego nie potrzebujemy, nie będziemy się przeszukiwać. My poszmy, pokażemy swoje godności w klatce. Pała, to ty jesteś największa. Przepraszam na chwilę. Nathan! Co ty się prójesz właśnie do normalnych ludzi, k***a? Co ty chcesz od piłkarzy, k***a? Takiego kogoś, ale postawisz, ja postawisz, k***a. Co to nie piłkarz, a ty usłyszałeś, co powiedział na to, że piłkarzek się tutaj pojawił. Powiem tak, ja go nie będę ogólnie komentował i nie będę go też bił. Ja was sobie klas miał wszystko. My wypracowaliśmy już wszystko w sobie cechy, których nie można kupić. My wypracowaliśmy już wszystko w sobie cechy, których nie można kupić. Mamy klasę, charakter i przede wszystkim jesteśmy sportowcami. Więc ja ogólnie jakby wiem, że jakbym do niego podszedł, to by zbierał liście, to by zbierałby zęby połamanymi rękami. Nie będę ci bił, dzieciaku, bo cię zęby tak naprawdę. A teraz po polsku? Ale właśnie nie masz szacunku, pap. Nie masz szacunku do normalnych, kurwa, ludzi. Ale dlaczego nie masz szacunku do sportowców? To są sportowcy, kurwa! Nie rozumiesz? Ale nie ziomość, kurwa, nie jesteśmy... No dobra, ale to za sportowca, ty się prójesz do nich. Dobrze, panowie, stop, robisz. Sekwento, ponieważ... Sekwento, oddaj mikrofon. I za to ruchny, dobra. Panie i panowie, dziękujemy na razie. Musimy zrobić to w ten sposób. Skoro mamy sobie dużo do powiedzenia, to Gracjan, zapraszam na miejsce Sekwento. Sekwento, bomba, dziękujemy. Salim, usiądź na miejscu bomby. Dziękujemy wam za wejście w pierwszy panel. A skoro dużo się dzieje, Salim Tuari, mikrofon. Co mu chcesz na ten temat powiedzieć, bo Gracjan mówi, że ty tutaj w ogóle robisz i no i trochę cię wyśmiał, a ty dosyć słyniesz z tego, że no groźny z ciebie człowiek. Powiem tak, mimo tego, że ja ogólnie, mimo wszystko mam klasę i charakter. To są cechy, których wypracowałem ze sportu, tak naprawdę ja mimo wszystko mam do ciebie jedno takie pytanie. Co przekrzykiwał, nie będę ci bił, bo bym ci zrobił krzywdę. Ja cię mogę zbić, jak chcesz. Okej, okay, poczekamy. Poczekamy, później na zewnątrz sobie wyjdziemy, wyjaśnimy sobie sam. Ale sam, przed? Obojętnie gdzie. Na sam, ulicy sam ja bym wolał, żeby ci nie dać zarobić piłkarzykowi jakiemuś znowu. Co ty taki piłkarz mam? Ty, jak kurwa, co to jest piłkarz? Ale ty, kurwa, jesteś spoko piłkarzem, ty się tam pochlałeś, kurwa.
Byłeś śmieszny, ja nie mam takich piłkarzy. Co nie powiesz, to... Ty wyglądasz jak kurwa ten. Jak ma ta c***a, kurwa, co się biła? Ten security, kurwa, po roku w Rosji wyglądasz. Odpowiedz mi tylko na jedno pytanie, okej? Powiedz mi, jak ty się czujesz, podając się za sportowca, jak spadasz z klatki po pierwszej sekundzie bez ciosów? Zaskoczę ci nigdy w życiu. Nigdy nie podałem się za sportowca. Ale teraz... To odpowiedz mi teraz na jedno pytanie. Jak ty czujesz się, patrząc mi w oczy jako sportowcowi, jak wiesz, że uciekasz z klatki po pierwszym kowaczesie, bez ciosów? Już ci mówię, czujesz jakbym patrzył na c***la. No a wiesz, że ty jesteś tak naprawdę. A wiesz, na przykład, że ja nie będę cię wyzywał, dlatego że ja mam klasę, ty nie musisz. Tak naprawdę, nie? Ja mówię prawdę. Cię zabiliście tak naprawdę. Zbierałbyś sobie wykonanymi rękami. Jakiś k***nie, w ogóle jesteś. Stary, nie można jakoś inaczej zastąpić tego słowa? Od razu face to face robić. I w ogóle patrzcie, mówiłem, ja teraz dopiero zacząłem trenować, jestem teraz mogę się nazwać sportowcem prawdziwym. Siedzę, siedzę przy jednym stole z zawodnikiem UFC i z KSW, kurwa. A wy we mnie nie wierzyliście, kurwa, jebany. I co? Ty zawsze mówiłem, tak że mówisz, dojdę. Że trenujesz, no jeszcze że ten, pietasz, jeszcze ten tutaj kamera boi na chwilę. A ty nie potrafisz inaczej mówić tego, i tak dalej. No tak, bo mi się podoba to słowo. Jak byś nazwał siebie? Siebie? No. Bogiem estetyki. Dobra, spoko, spoko. Takim, jaki mam pseudonim. Zawsze mówisz, dobra, ale słuchaj, mimo wszystko nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Jak ci czujesz, patrząc mi w oczy? Szczerze, czujesz się jak biznesmen. Jesteś biznesmenem? Tak. To było coś, mógłbym cię kupić. Ja bym cię mógł w dupę wyrzucić. Mógłbym cię kupić, filozofku, pany. Z dupy klapa, żebym ci zrobił. Z dupy, znowu o tych dupach gadacie. Co wy, kurwa, macie? Jak zauważyłem jakieś takie coś, że jak ktoś z was ma tatuaże, jest, kurwa, lekko dopakowane, to zawsze gada o chuj w dupie i chuj w mordzie. Czy to jest jakaś, kurwa, zależność? Powiedziałem ci na początku, że ma charakter i klasę mimo wszystko, bo to są cechy wypracowane z sportu. Charakter i klasę, kurwa. Piłkarze klasy, ekstra klasy. Dokładnie. Nawet w piłkę bym cię ograł tak naprawdę. A ty w jakim, kurwa, ciężko jest, ale tak serio teraz, tak bez beki. Ty serio? Słuchaj, powiem ci coś. Wiesz, dlaczego mnie te słowa na przykład nie ruszają? Bo wiem, że dla człowieka bez charakteru słowa nie mają w ogóle jakiegokolwiek znaczenia. On jest dla mnie na liściach. Ej, no dobrze, to dobrze wiesz, dobrze wiesz, że gdybyśmy byli razem sam na sam albo w klatce, ja nawet walki z tą nie. Jakbyśmy byli sam na sam, to bym ci liścia sprzedał. Posłuchaj, ja bym ci nawet walki nie dał dlatego, że ja bym ci krzywdę zrobił. Czy byś mnie dał walki? Ja bym się bał o ciebie. Pomyliłeś się z jednym, to ja daję walki. Ty nie dajesz mi walki. Ja daję walki, ja decyduję, z kim walczę. Powiedz tak, ja decyduję, z kim chcę, ile dostaję pieniędzy. Jesteś dla mnie dzieciakiem bez jakiegokolwiek w ogóle charakteru i mi by było wstyd ciebie uderzyć, rozumiesz? Ja ci... Powiedz mi, co w tych czasach znaczy charakter, kurwa? No właśnie, ty nie wiesz, a ja wiem. No to wytłumacz mi. Wytłumacz chłopakowi młodemu, co znaczy charakter. Naucz mnie charakteru, piłkarzu. To znaczy, że są to zasady, których nie przekraczasz. Ale jakie? Na przykład tak. Gdzie jest ta granica, powiedz? Na przykład słowa taka, że ja się nie uderzę, granica. By coś dla mnie c***ą. Skończoną c***ą. Ale ty byś mnie nie uderzył, bo by ci kurwa ręka pękła. Na tobie? Kurwa pękła by ci ręka, jestem kurwa ze stali. Gracjan, a ty grałeś kiedyś piłkę, że on tak piłkarzyku? Przecież to kurwa, on wygląda jak jakiś piłkarz, kurwa, z ekstraklasy, kurwa, weszło, kurwa, coś tam. Ja myślę, że gdyby doszło do starcia... Dlatego on uważa, weszło nie jest ekstraklasy. No to kurwa, właśnie gorzej, no. Ja myślę, że gdyby doszło do waszego starcia, to byłaby niezła lekcja pokory. Ale ja bym go, no właśnie, dlatego bym pokazał, jak zbija piłkarza. Powiem ci tak, mimo wszystko, ja powinien być osobą, która ci zweryfikuje, która cię wyjaśni tak naprawdę. Która cię wyjaśni tak naprawdę, ale tego nie zrobię, mam zasady i charakter i nie biję c***a po prostu. Charakter? Co ty z golą posiedziałaś na złotej poczułaś, czy co? Ty byłoby mi ciebie uderzyć, bo cię zabił po prostu liście, rozumiesz? Chciałbym zobaczyć waszego face to face, ale musimy mieć pewność, że nie uszkodzisz Natana. Czy jesteś w stanie wyjść do face to face z Natanem? Tak, tak, oczywiście też. Ja mogę obiecać, że nie dotknę go, kurwa. Ja słów nawet nie rzucam. Ja zasady, charakter, ja nie biję c***a. To w takim razie zapraszamy do face to face'a. Ja chcę to zobaczyć. Wagi lekkiej w KSW. Zobaczymy, jakie zasady kontra ma Natan. Marcoń. Daj mikrofon, proszę. Jak mi zagrałaś? Ty, Natan, jesteś się bać? No. Tego się nikt nie spodziewał. Gracjan Szadziński, Natan Marcoń, face to face. O fuj, ale zajechało. Dzieciaku. Chcesz gumę? Ja mam. Chyba czosnkowe, kurwa. No ty właśnie wypierdałeś się o pizzę. Żyjesz czosnkowy czas. Czasowy gumę, bo co? Ty buzi chcesz? Ty chcesz buzi, co? Sorry, mam żeton. Na czoło ci nie nakleję, spokojnie. Mam charakter, mam szacunek, nie? Ty masz szacunek? Gdzie ty masz szacunek? Wiesz w ogóle, co znaczy szacunek? W dupie. Nigdy się nie dowiesz, nigdy. No właśnie, tu masz szacunek. Wepchaj się do dupy, k***ami. Znowu k***a o tych k***ach. Mam już dość k***a. Gdyby każdy wsadził mi k***a w dupę, jak mi obiecał, to już bym miał taki otwór, jak jego k***a narzeczona, Nikita. A powiedz, jak się czujesz? Zamknij ryj, bo jeszcze tam k***a podejdę do ciebie. Jak się czujesz, mając światą patrząc w oczy? Jak się czujesz? Powiedz, jak to jest w życiu? Jak się czujesz, mając 1,65 m? Ale co z tego, jak bym cię liściem zgasił, człowieku? Liściem cię zgasił. No ale no zgasiłbyś mnie liściem. No tak, dokładnie. Gdybyś się cofnął w czasie. Nie, teraz bym chciał. No nie, jakbym miał 12 lat, może byś mnie zgasił liściem. No, jakbyś miał nawet 40, to bym cię zgasił. No nie wiem. A ja bym miał 12, ja bym miał 12, to bym cię zgasił. No to możemy przed blog wyjść, bo nie będziemy na kamerach się bić. Nie biję, co żeby mówię, ci mi już skłacha tej klasy. No to zróbmy to, kurwa, nie wiem, przyjdzie kurwa Kaniowski jako sędzia, kurwa, powie, że chłopaki 3-2-1 fight, kurwa. I tak, ponapierdlamy się troszeczkę pod. Nie uderzycie, bo jesteś świadom swojej siły, rozumiesz? Jesteś świadom tego, że ty jesteś
to ma. A ja jestem świadomy tego, że ktoś rozbił sobie rękę na mojej szczęce. My tutaj pokażemy, co znaczy prawdziwy sport tak naprawdę, żeby taki Marcin zrozumiał, o co w tym tak naprawdę wszystkim chodzi. Co nigdy nie zrozumie, bo to jest szata i nigdy nie zrozumie. A jeszcze Gracjan, chciałem pytać, to ty kurwa masz kogoś w internecie, dziko pana. Czy jeszcze masz kogoś do wyjaśnienia, Gracjan, czy to już wszyscy twoi rywale mówią na Tanie Marconi? Czy jeszcze ktoś jest we Freakfightach, kto cię irytuje tak samo jak... Jak mam być szczery, to tak średnio się tym, powiedzmy, interesowałem, ale widziałem jakiegoś takiego zawodnika. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywa, ale taki wielki. Ale jest jeden zawodnik, który robi z siebie wielkiego prawilniaka, a widziałem, że kiedyś kopał boksera po nogach, więc to... Dla mnie prawilniak to jest ktoś, kto ma zasady, tak? I dla mnie osoba prawilniak to jest osoba, która tych zasad nie przekracza, prawda? Więc ogólnie widziałem kogoś, kto robi z siebie prawilniaka, ucieka z klatki, bo... Dej Załęcki? Chyba tak. Taki wielki ogólnie, zrobić się, łatwo jest go odpalić, chodzi się, rzuca do każdego, a tak naprawdę ucieka z klatki, albo kopie boksera po nogach, nie? Więc dla mnie to jest po prostu mega słabe. Ty po polsku mówisz, k***a, w ogóle? I moim zdaniem nie przegrywa się. To jest kolejna zasada, którą ludzie z charakterem nie przekraczają, tak? Ty masz takie zasady jak Załęcka, k***a, paróweczka, Ty z nim przegrałeś przecież, to o czym ty nie gadasz. Przegrałem z nim. Jak ja dostałem kontuzji. Jakiej kontuzji dostałeś, człowieku? Jakiej kontuzji dostałeś? To Załęckiego? Dobra, ale nazywasz go... Powiedziałem jak Załęcki teraz. Wiesz w ogóle, co to znaczy? Słyszałeś, co powiedziałem teraz? Powiedziałem jak Załęcki. Dajcie trzech na jednego Facebooka. Ale dlaczego? To są wasze zasady, ja mogę takich słów używać. Ja współpracuję z policją. A jeżeli nie wierzysz, to wejdź na Instagrama, @marcun. Teraz właśnie w tym momencie wrzucam film, jak byłem na komendzie i jestem podpięty cały czas. Dobrze, Gracjan, w takim razie. I cały czas policja ma mnie pod kontrolą. Jeżeli coś by mi spadł woz głowy, to od razu przyjeżdża policja, jeżeli jestem w Polsce. Denis Instagram @marcun. Teraz wrzucam film.